Dobry wieczór Państwu. Żuławy. Bardzo urodzajne tereny rolne często narażone są na niebezpieczeństwo powodzi. Zabezpieczenie się przed tym wymaga dużych nakładów inwestycyjnych oraz wykonania wielu uciążliwych prac, w tym również ręcznych. Obecnie uczestniczą w nich osoby uchylające się od pracy z terenu województwa gdańskiego. Trzeba było w stosunku do ponad 900 osób wszcząć postępowanie w celu wpisania ich na wykaz uporczywie uchylających się od pracy. Oczywiście z tych osób, które najbardziej uporczywie nie chcą podejmować tych pracy, powołuje się do robót publicznych. Proszę pana, dlaczego pan się tutaj znalazł na te 60 dni do odpracowania? Przypadkowo. To znaczy, odpracowałem swoje, tak jak na urzędzie mówili, nie, że pół roku tą swoją karę, nie państwowo oczywiście, żeby z tej listy czarnej zejść. Przepracowałem, wypowiedziałem pracę sam. Dostałem wezwanie na pośredniak po 3 tygodniach, poszedłem, a tam już były papiery. Jeśli pan tutaj odpracuje te 60 dni, czy pan później będzie chciał podjąć jakąś pracę? Naturalnie. A czy pan ma jakiś określony może zawód? Stolarz. Tak naprawdę nie wiadomo, ilu ich jest, choć każdy urząd gminny czy dzielnicowy ma w miarę dokładne listy uchylających się od pracy. Listy te zresztą są płynne, niepełne, no bo jak uporać się z dorosłym człowiekiem, który jest na utrzymaniu mamusi emerytki, zatrudniony fikcyjnie u kolegi rzemieślnika lub też podejmuje pracę na kilka dni, żeby mieć wpis dowodu osobistego i żeby władza dała mu wreszcie święty spokój. Ale niezależnie od liczby nierobów, jest to niestety ostre zjawisko społeczne. I nawet nie chodzi o tę wielokrotnie opisywaną budkę z piwem, ale o patologię i o swoiste wyzwanie cwaniaków, którzy mają w pogardzie ludzi pracy. Z ogromną dezaprobatą, przede wszystkim robotniczą, spotyka się to zjawisko. Na zebraniach przedwyborczych, na spotkaniach zakładowych nieraz słyszałem niezwykle zdecydowane głosy wobec tych, którzy żyją na koszt społeczeństwa. Nie można pogodzić najprościej pojmowanej sprawiedliwości społecznej z sytuacją nierobów, którzy nie zhańbili się pracą, a żyją znacznie lepiej niż uczciwie pracujący 8 godzin. Padają także ostre słowa przeciw władzy, która toleruje takie sytuacje. W zeszłym roku do radia i telewizji przyszło blisko 54 tysiące listów, z tego ponad 1/3 od robotników. Wśród tych listów nierzadko podaje się konkretne przykłady takiego właśnie społecznego schorzenia. Ważne, że prawie w 100% fakty poddane przez autorów potwierdzają się. Biuro Polityczne, rozpatrując dziś sprawy listów nadsyłanych do różnych instytucji, uznało to jako jeszcze jedną ważną formę dialogu społecznego i źródło informacji o sytuacji w kraju. Nie może być miejsca dla pasożytów i nierobów. Dlatego państwo stosuje i musi stosować w naszym społecznym interesie przewidziane prawem środki. Prace na żuławach czy też przy porządkowaniu miast i osiedli przynoszą społeczny pożytek. Kontrole zakładów rzemieślniczych i prywatnych sklepów ujawniają wiele przypadków zaniżania dochodów, nierzetelnej kalkulacji cen czy świadczenia usług bez zezwoleń. W województwie wrocławskim na 350 skontrolowanych prywatnych sklepów i warsztatów w co czwartym wykryto istotne niedopatrzenia finansowe. W Legnickim skontrolowano 113 zakładów i sklepów. W połowie ujawniono ukryte towary, zaniżanie wielkości sprzedaży i nieewidencjonowanie przychodów. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia.